się nada. Ze swojej strony chciałbym poruszyć sprawę Dnia Otwartego Magistratu i odczytać Państwu pismo od Pani Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dziennictwa. Nawiązałem do, Szanowni Państwo, Przewodniczący Rady Zarządu Dziennictwa Miasta Krakowa. Nawiązałem do pisma z dnia 5 marca bieżącego dotyczącego informacji odnośnie organizacji tegorocznego Dnia Otwartego Magistratu. Pragnę przypomnieć, iż obchody 13. edycji Dnia Otwartego Magistratu odbędą się 2 czerwca 2013 roku w godzinach 10:45-17. Prezentacja Dziennic Miasta Krakowa zostanie zorganizowana na sali Lea i sali Agnieszki, gdzie dla każdej z dzielnic wzorem ubiegłego roku przewidziane jest osobne stanowisko. W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby osoby, które z ramienia dzielnicy będą przygotowywać poszczególne prezentacje, rozpoczęły organizację stoi tydzień wcześniej. To jest 1 czerwca bieżącego roku, sobota, w godzinach od 10 do 13. Pod magistrat podjeżdżać można będzie w ulicy Poselskiej. Podczas organizacji stoisk obecni będą pracownicy Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, którzy służyć będą Państwu pomocą przy przygotowaniu ekspozycji. Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby materiały eksponaty przygotowane przez Państwa w ramach prezentacji zostały zabrane po ukończeniu Dnia Otwartego Magistratu. To jest po godzinie 17 w dniu 2 czerwca bieżącego roku. Tutaj też z informacji uzyskanych z Kancelarii wynika, że takim tematem przewodnim tegorocznego Dnia Otwartego Magistratu ma być graffiti. Taka decyzja została podjęta. Myśmy na zarządzie się nad tym zastanawiali. W naszej dzielnicy jest jeden w zasadzie w świetle naszej wiedzy pozytywny przykład graffiti, który znajduje się w szkole w gimnazjum 27 przy ulicy Malborskiej. Jeden z, powiedzmy, z młodych artystów z terenu naszej dzielnicy na zlecenie dyrekcji szkoły namalował tam grafiki na temat historii woedukacyjnej, jeżeli... Lekcja historii. No, mi to przedstawiono, że to jest historia woedukacyjna. Może by to przemalował w także, no, poza tym, no, mamy tutaj do czynienia z grafiki, ale ono ma już, no, konteksty bardzo negatywne, jak Państwo doskonale wiecie, zwłaszcza radni mieszkający w rejonie dużych blokowisk. Natomiast, no, tak jak wzorem lat ubiegłych, oczywiście jest zawsze temat przewodni i tutaj pan Jarosław Kagański podjął się wykonać zdjęcie tego grafiki ze szkoły przy ulicy Malborskiej. Na pewno na tej ekspozycji będziemy musieli, będziemy mieli się czym pochwalić, jeśli chodzi o temat grafiki. Natomiast, no, to wzorem lat ubiegłych dzielnice prezentują się w sposób taki dość, powiedziałbym, szeroki, także nie koncentrując się tylko i wyłącznie na tym temacie przewodnim. I myślę, że my tym trochę także musimy podążyć w tym roku. No, tak jest, że mamy się tutaj czym pochwalić. Osobą odpowiedzialną za organizację naszego stoiska jest pan przewodniczący Janusz Kostrz. Na pewno chcemy, mówię tutaj o zarządzie, aby to nasze stoisko, że tak chciałbym z Państwem skonsultować, ale Szanowni Państwo, naprawdę prosiłbym o chwilę uwagi i cierpliwości, bo to jest zadanie dla nas wszystkich, to nie tylko dla mnie. Aby wzorem lat ubiegłych, nie wzorem lat ubiegłych, ale aby zaprezentować ten nasz, na tym stoisku, ten nasz program dzielnicowy. Proszę, dziękuję, przepraszam. Ta akcja z pewnym odzewem pozytywnym. Tutaj mamy do czynienia w szkołach, w przedszkolach. Ostatni bardzo znany impreza w przedszkolu nr 33 przy ulicy Grząskiej miała miejsce. Także to chcemy, żeby to był pewien temat przewodni. Dzieci z przedszkoli też przygotowały pewne prace związane z tym
tematem. Na pewno chcielibyśmy i proponujemy, żeby pewną część tej ekspozycji stanowiła tematyka Parku Bucharskiego i tutaj też pan Jarosław Kajdański zobowiązał się przygotować stosowne materiały. No też tutaj działacze Klubu Sportowego Orzeł, bo ta inwestycja wreszcie po pewnej przerwie rusza, a będzie to największa hala w tej części miasta. No też pochwały się tymi projektami. No oczywiście to też jest to też przykład tutaj pewnego sukcesu samorządu dzielnicowego. Także prosiłbym Państwa o zaangażowanie się. Prosiłbym także, żeby zaangażowali się w to radni, którzy do tej pory się nie angażowali, bo no nie może być tak, że tutaj ciężar tych prac będzie spoczywał tylko na dwóch, trzech osobach przez całą, czy czterech przez całą kadencję, bo to jest chyba, że bardzo nie w porządku, a to jest zadanie dla całej rady. Ja oczywiście też osobiście się w to zaangażuję, tak jak mówiłem, zastępca jest za to odpowiedzialny. To stoisko, tak jak czytałem, będzie funkcjonować od godziny 10.45 do godziny 17.00. No i prosiłbym, żeby wzorem dla tych niektórych, żebyście się Państwo zgłosili na też dyżury, tam powiedzmy po dwie godziny. No i zadeklarowali swój udział, no bo do tego jesteśmy zobligowani, krótko mówiąc. Także może teraz jest w zasadzie taki dobry, bo to jest 2 czerwca, to jest też nieodległy czas, żeby już ustalić, kto będzie od godziny 10.40, powiedzmy. Kiedy to kolega już przyszła. No to ja też, no to tak na razie. Ale to nie wszyscy, może rano. Chyba też, żebym ja był rano, bo wtedy jest otwarcie i wtedy powinienem być i oczywiście będę. Czyli rozumiem, że te godziny powiedzmy od 10 do 13, 14 są chętni. Natomiast tutaj jest temat jeszcze do godziny 14 do 17. Kto z Państwa radnych był? Pani radna jest. Bardzo dobrze. To ja nie będę nic nosić. Pan przewodniczący Brona tutaj tak patrzy, bo to jest... Ja już byłem 2 lata z rzędu. Dwa lata z rzędu przywoziłem wszystko. Ja myślę, że teraz mnie... Teraz pan wrozi. Jest tyle rad, myślę, że jest na tyle, że... Na pewno tutaj pan przewodniczący Zaryński będzie pomagać. Ja myślę, że jest na tyle radnych, że jest możliwość, żeby... Ja zadeklaruję, że to tam przywiozę. Ja wiem, tylko że zawsze jest tak, że tam właśnie ja to przywożę, ale zawsze jest tam, że sobie się może zapomnieć. Dlatego już 2 lata przywoziłem, wydaje mi się, że teraz... To teraz ja przywiozę, nie raz to ja przywiozę, a ty razem przywiozę. Teraz ja przywiozę z panem Koszczem, natomiast to jest temat obsadzenia tego, powiedzmy, naszego stanowiska od godziny 14 do 17 w niedzielę. Pani radna Kijewska tutaj świetny przykład dała. Myślę, bo pan przewodniczący Stanek może. Oczywiście, jak nie ma konflikty, ja będę. Jeszcze pan pokaże. Pan przewodniczący Brona też. Musi się pojawić. Pan Sarczewicz na pewno. To pozostali Państwa też apel. A kto będzie zwijał? Wiedzimy, że 2 lata rzędu ja zwijam zawsze. Ale proszę Państwa, to chodzi o to, że to promo, ale to auto trzeba tam wprowadzić, żeby tam zaparkować, to będzie mieć cud, znaczy trzeba mieć cud, żeby wjechać i się strzelić w to miejsce, gdzie ktoś jedzie i żeby wjechać. Ja 2 lata rzędu mi się to udawało, ale tym razem wydaje mi się, że się to już nie uda, więc teoretycznie to jest właśnie... Pani Renata, nie wiem, czy to tak jest, tam jest ciężko jechać, bo potem ja czasami jechałem, zrobiłem kółko, żeby potem robiłem jeden i dopiero się udało strzelić, to nie jest takie łatwe tam, żeby to wszystko na zebrać. No właśnie. No to tego, kto będzie odwodził, to jeszcze powiedzmy i ustalimy. To rozumiem, że jak można... Bo przejechać tramwajem to nie jest problem, tylko tam przed autem się wstrzymał. Ja przewodniczący powiem, że jest w posadzie.
apeluję i proszę pozostałych też o wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu. Dobrze, to nie tutaj pan się, ja wiem, zaraz udzielę panu głosu, bo tutaj jest pan kolega Radny trzeci, Łukasz Marek. Radny dzielnicy trzeciej, to oczywiście może udzielić głosu. Nie wiem, czy w tym punkcie jest oświadczenie i komunikat, tak? Pan przewodniczący Grabowski, proszę. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie, czy pan mi udzieli głosu na temat, żeby dwa wnioski takie formalne złożył do zarządu na ręce pana przewodniczącego, dotyczące dwóch ulic naszej dzielnicy, żeby się zwróciła dzielnica do Zikitu w tej sprawie, którą chcę powiedzieć, to zajmie dosłownie 3 minutki. Czy pan przewodniczący wyrazi tę pomoc? No to tak lepiej przy sprawozdaniu z działalności komisji. Pani się przeszkadza, bo nie było w punkcie, więc się... Nie, było, jak najbardziej można było w punkcie, ale to proszę bardzo. Panie przewodniczący, więc chodzi mi o ulicę Łużycką na wysokości Biedronki, która niedawno została oddana. Było uzgodnione, jak żeśmy chodzili na różne odbiory chodników z panią nawet Turek z Zikitu, że oni wybudują tą Biedronkę, zrobią chodnik i zrobią drogę, którą zniszczyli podczas budowy tej Biedronki. Minęło dobre 2 miesiące, ani nie ma chodnika, a dziura na dziurze na ulicy Łużyckiej. To jest taki jeden wniosek, żeby Rada Dzielnicy złożyła do Zikitu. I druga sprawa, która dotyczy praktycznie wszystkich, którzy przejeżdżają w tej okolicy, ulicy Cechowej. I tak naprawdę wiemy, że nie ma w planie, wiemy, że tam są problemy różnego rodzaju i z terenem i tak dalej, ale ważna rzecz jest taka, żeby zwrócić się również do Urzędu Miasta i do Zikitu, czy do prezydenta i do Zikitu, żeby przynajmniej nawierzchnię od Kościoła w Piaskach do skrzyżowania Cechowa Łużycka zrobić nawierzchnię. Ta nawierzchnia przynajmniej 2 lata, ale na pewno wytrzyma, a tak naprawdę się już nie da w ogóle tyle jeździć. Są takie dwie prośby, ponieważ ja wiem, że słowo również jest ważne, ale naprawdę ta ulica, no to powiem wam, tu nie jeden przejeżdża, no jest katastrofa. Po prostu tam jest katastrofa i bardzo panie przewodniczący prosił, żeby w priorytecie te dwie sprawy załatwić. Dziękuję serdecznie. No rozumiem. Dzielnica, gdzie miasta to wnioskuje o załatwienie tych spraw, odnosi to co najmniej 10 lat. Może mnie poprawić, ale co najmniej. Ale się od tego potrzebuje załatwienie tych spraw, to mam duże wątpliwości, ale oczywiście. Ale panie przewodniczący, ale my nie chcemy w tym momencie, żeby robić tak, jak były plany, żeby zrobić, bo tego nie zrobimy, tylko samą nawierzchnię rzucić, która na pewno na te 2 lata wytrzyma i poprawi przejezd, prawda? Pod tym względem, a tak na pewno dzielnica nie wniosła o konkretny remont. Jeżeli chcecie zrobić, to jestem jak najbardziej za, wystąpimy, rozumiem. Dziękuję. Jeden znajomy przyjaźń, na trwają pracę na powołaniu towarzystwa przyjaciół Parku Dwarskiego. Jestem to zaangażowany. Będziemy się starali, żeby udział w pracach tego towarzystwa i członkami tego towarzystwa byli również w Lipowie, tak? Żeby po prostu to praca nad parkiem obligować, żeby kontynuować. Dlatego, żeby się przestaje tego roku, a to na pewno jakiś tam dłuższego okresu. To jest taka informacja. Bardzo bym prosił, żeby radni po prostu zabierali przekazanie tego na tym mieszkaniu. Ktoś z państwa radnych jeszcze jakieś oświadczenie, jak komunikat? Rozumiem, że nie. Może jeszcze przed posiedzeniem dziękuję. Łukasz, mam tu, ja może stawię tutaj. To będzie krótka wypowiedź, wiem, że Państwo są już pewnie zmęczeni po 2 godzinach, chcę mi przedstawić dosłownie 3 minuty ideę stowarzyszenia. Stowarzyszenie Krakowskich Radnych Dzielnicowych. Jesteśmy tylko jednostką pomocniczą, słabą, często lekceważoną przez różne instytucje miejskie. Idea jest taka, żeby się po prostu połączyć, pokazać, że Rady Dzielnicowe mają pewne możliwości. Ma być to instytucja ponadpartyjna, czy skupiająca radnych dzielnicowych również nie będących członkami żadnej partii politycznej, nie będącymi członkami dowolnej partii politycznej. Pojawiła się też koncepcja, żeby do tego stowarzyszenia zaprosić również byłych radnych dzielnicowych, czyli osoby, które zasłużyły się do lokalnej społeczności, a z różnych powodów już tymi radnymi nie są. Dwie fundamentalne zasady, jakie będą wszystkim chciałem podziękować, bo tak powinienem zacząć sobie powiedzieć, że dziękuję, że pan zgodził się przedstawić się tutaj na sesji, także przepraszam za to, że do nowego padło.
dwie zasady. Pierwsza to jest ta kolegialność. Wszystkie decyzje podejmowane są w drodze głosowania tajnego. Chodzi o to, żeby uchwały, które będziemy podejmować, były niejako niezależne od bieżącej polityki dzielnicowej, a z tym różnie bywa. Druga zasada, jawność. To stowarzyszenie ma być w pełni jawne, jeżeli chodzi o członków. Oczywiście bez adresu domowego, ale imię, nazwisko, dzielnica. Jeżeli będzie jakieś dofinansowanie zewnętrzne, na przykład ze środków Unii Europejskiej, zawsze to będzie na naszej stronie internetowej pokazanie. Chodzi o to, żeby stowarzyszenie było jak wzorem do naśladowania dla innych instytucji. Jakie będą tematy? Tematy będą wykraczały. Będą tematy dzielnicowe, ale również będą wykraczały poza dzielnicę. Pierwsze dwa tematy zaproponowane to jest po pierwsze kwestia sołectw, bo wprowadzenie sołectw powoduje duże zmiany nie tylko w tych dzielnicach, w których będą sołectwa, ale również w dzielnicach ościennych. Więc pytanie brzmi, co, jaka jest opinia Rady Dzielnic na ten temat? Rada Miasta Krakowa już wprowadziła do statutu możliwość tworzenia sołectw. Co my o tym sądzimy, nie będziemy dyskutować. Oczywiście zaznaczam od razu, że to stowarzyszenie nie ma być w opozycji do konwentu przewodniczących, czyli zbioru 18 przewodniczących, ale ma współpracować, ma uzupełniać działania, czasem kreować może działania dla przewodniczących dzielnic, jeżeli mogę tak powiedzieć. Druga rzecz, oprócz sołectw, wybory. Wybory do rad dzielnic. Czy powinny być połączone z wyborami samorządowymi? Może powinny być osobno, a może na przykład przełożyć wybory do Rad Dzielnic na rok 2015 i połączyć z wyborami prezydenckimi. Tak, żeby kadencja Rad Dzielnic wynosiła 5 lat i była w oderwaniu od kadencji Rady Miasta Krakowa. Pytanie brzmi, czy taka rozbieżność w czasie byłaby dla Rad Dzielnic korzystna. To są tylko przykładowe tematy. Każdy członek stowarzyszenia może zaproponować własną uchwałę, przekonać kolegów i w drodze głosowania, że zostanie podjęta, to wtedy będzie to głos tego stowarzyszenia. Jest już na 20 osób, a właściwie już 22 osoby, ponieważ dwie osoby już się w tym momencie z Państwa dzielnicy wpisały do stowarzyszenia. Mogą Państwo zapisać się później. Oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby ktoś się zapisał za pół roku czy za rok. Co daje członkostwo już teraz? Te dwie osoby, które się dzisiaj zapisały, dostają już dostęp do bazy danych. Po przyjściu do domu wpisuję je do bazy danych, dostaną maila ze wszystkimi danymi rady dzielnicowej, które w tym momencie jest, jak wspomniałem, 22 i rozpoczynamy już dyskusję. Tworzymy statut. Więc osoby, które się teraz zapiszą, będą mogły wpływać na pracę tego statutu, rzucać swoje pomysły. Druga rzecz, zarząd. Będziemy też wybierać osoby z zarządu. Te osoby, które teraz się zapiszą, będą mogły brać udział w tych wyborach i mogą kandydować. Planujemy się spotkać 3 czerwca, czyli w poniedziałek, ponieważ ten miesiąc chcę przeznaczyć na objazd wszystkich dzielnic. To już jest moja druga dzielnica dzisiaj, którą będę miał 4 dzielnice, jedną po drugiej do odwiedzenia. I właściwie tyle. Jesteśmy słabi, jesteśmy często lekceważeni i chodzi o to, żebyśmy się po prostu razem zjednoczyli i pokazali, że jednak dzielnice coś potrafią i że coś mogą. Bardzo dziękuję. A czy kiedy to stowarzyszenie zostało zarejestrowane? Nie, stowarzyszenie jeszcze nie zostało zarejestrowane, ale zostanie zarejestrowane dopiero po tym, jak zrobią wszystkich dzień. Ostatnia dzielnica 28 maja ma sesję, ale mamy już w tym momencie więcej niż jest potrzeba, bo potrzeba jest 15 osób, my mamy w tym momencie już 22 osoby, także stowarzyszenie na pewno powstanie. Także zachęcam Państwa, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, chętnie teraz. Jeżeli nie ma, to dziękuję. Tu jest mój numer telefonu, mail. Każdy proszę na swoim kontaktach. Dziękuję. I jeszcze raz dziękuję panu przewodniczącemu za możliwość przedstawienia. Dziękuję bardzo. Komisji. Termin komisji, tak? Przewodniczący, może pan przewodniczący stany. Dziękuję. Komisja Kultury 6 czerwca, godzina 18:30. Komisja Zdrowia 6 czerwca, godzina 17:00. Przepraszam, 17:30. Komisja Sportu Racji 4 czerwca o godzinie 17:00. Komisja Infrastruktury 13 czerwca o godzinie 18:00. Komisja Rewizyjna 13 czerwca o godzinie 19:00. Proszę. Komisja Praworządności. A komisja mieszkaniowa jest 6 czerwca o 18:00 i zwykle robiliśmy w ten sam dzień. 18:30 dla bezpieczeństwa, to jeśli można tak to zachować. Ja bym pan przewodniczący zwołał. Jeśli pan przewodniczący zwołał na ten dzień, na ten godzinę. To jest czwartek chyba. Czwartek. 6 czerwca. 18:00 jest sesja. Przeanalizuję temat i wezmę ten wniosek pod uwagę. Mieszkaniowa kiedy jest? No 6 czerwca. Czyli odnośnie praworządności będziemy jeszcze powiadomili? Tak. Przez panią proszę.
Rozumiem, że Państwo radny tak odpowiada, tak? No to tak, bo żeśmy tak utrzymywali. Dobrze, to ja postaram się to uczyć. Komisja Zieleni, jednak trzeba będzie w wykresie rządu. Czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu zostanie? W takim razie zamykam się.